Kanał Mossarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem. Alisma plantago aquatica, czyli żabieniec, babka wodna, to kolejna roślina, której nie da się uprawiać w akwarium tropikalnym. Ponieważ jest to roślina zimnowodna, czyli taka, dla której optymalna temperatura to 18-20 stopni Celsjusza. Jest to gatunek rodzimej byliny nadwodnej o bulwiasto-zgrubiałym kłączu, atrakcyjnych liściach i charakterystycznym piętrowym kwiatostanie, mocno rozgałęzionym, po 6 do 9 rozgałęzień w okółkach, wznoszącym się na wysokość 100 cm. Ozdobna z wystających nad wodę zebranych w rozety liści. Soczyście jasnozielone blaszki liściowe są osadzone na długich ogonkach, mają kształt jajowaty lub eliptyczny. Liście podwodne są wstęgowate. Kwiaty bardzo drobne, białe lub różowe o trzylistkowym kielichu i trzech płatkach korony pojawiają się od czerwca do września. Gatunek ten najlepiej rośnie na żyznej, stale wilgotnej lub podmokłej glebie, słonecznym lub częściowo zacienionym stanowisku, na brzegach zbiorników wodnych, w płytkich wodach stojących do 30 cm głębokości. Bylina w pełni odporna na mróz. Z tego co wyczytałem, to jest w stanie wytrzymać mróz do minus 26 stopni Celsjusza. W sumie to nie wiem, czy ja bym to wytrzymał stojąc goły w wodzie. Alisma plantago aquatica w optymalnych warunkach silnie się rozrasta, dlatego dla ograniczenia ekspansywności roślin najlepiej sadzić je do pojemników umieszczonych na dnie płytkich zbiorników wodnych. Świetnie nadaje się do ogrodu nadwodnego. Wcześnie rozpoczyna wegetację. Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest usuwanie uszkodzonych liści, są dość kruche, lub chorych. Kwiatostan zaraz po kwitnieniu należy wycinać, przedłuża to żywotność liści i zabezpiecza przed samosiewem. Roślinę rozmnażamy z nasion, wiosną kolejnego roku w doniczkach do połowy zanurzonych w wodzie lub przez podział. Maj, czerwiec tylko silnie rozrośnięte egzemplarze. Danych i ciekawostek niewiele, choć to bardzo popularna roślina w Polsce. Pozostaje mi tylko, jak to mawiał mój znajomy, zreasumować. Czyli reasumując, babka to roślina z przeznaczeniem do oczek wodnych lub akwariów zimnowodnych. Pod wodą będzie miała liście jak sagitaria, nad wodą zmienią się na eliptyczne. Więc w sumie trzeba się zdecydować, która wersja nam się bardziej podoba i tak ją uprawiać. Nie nadaje się do trzymania w wyższych temperaturach, bo po prostu padnie prędzej czy później. I choć nie nada się do tropikalnych zbiorników, to warto tą roślinę odnotować w atlasie, bo jest bardzo ładna, pięknie kwitnie i generalnie jest łatwa w uprawie. Kanał Mossarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem.